Witam Państwa ponownie. Uzależnieni od metamfetaminy nie są towarzyscy. Każdy z nich zbyt głęboko tkwi we własnej paranoi. Jednak tylko nieliczni zaczynają od tego narkotyku. Większość najpierw sięga po alkohol i marihuanę, które świat przedstawia jako niewinne. Bohater naszej dzisiejszej historii przekonał się, jak jest naprawdę i tkwił w straszliwej pułapce, dopóki jego serce, umysł i życie nie zostały wyzwolone. To Rod! Wygląda jak zmokły szczur! Co tak długo? Jest już po północy. Powiedziałem mamie, że jestem chory i idę się położyć. No i musiałem zaczekać, aż wszyscy zasną. Daj spokój! Takiej ściemy, żeby wyjść na imprezę podyplomową? A nie możesz po prostu powiedzieć? No widzisz, tak mam. Dobra, dawajcie drinka. Muszę nadrobić stracony czas. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. W 1877 roku George i Sarah Clark otwarli skromny przytułek w najbiedniejszej dzielnicy Chicago. Bezdomni mogli się tam ogrzać, ale także usłyszeć dobrą nowinę o tym, że jest dla nich nadzieja na przyszłość. Również dziś Pacific Garden Mission zapewnia bezdomnym nie tylko ochronę przed niepogodą. Codziennie setki mężczyzn, kobiet i dzieci znajdują tu bezpieczny nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania. Mogą też skorzystać z pomocy medycznej i dentystycznej w misyjnym ambulatorium. Wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Ale na tym nie koniec. Poradnictwo prawne i różnego rodzaju kursy mają pomóc bezdomnym ponownie odnaleźć się w świecie, usamodzielnić się i powrócić do społeczeństwa. Aby to było możliwe, duszpasterze i doradcy duchowi zapoznają ich z prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu, która pozwala im uwolnić się od trudnej przeszłości i jest źródłem siły i nadziei na przyszłość. Życie tych, którzy tę prawdę przyjmują, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska, nadawane w wielu krajach już w 8 językach. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3021 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Uważaj na tych zakrętach, Betty. Jest ślisko. Daj jej spokój. Stara się dowieźć nas do domu. No by w jednym kawałku. Za szybko. Normalnie ślizgamy się po wodzie. Wyluzuj od niej. Ciesz się jazdą. Jako pasażer. Zwolnij, Betty. Na drodze masz po prostu jezioro. Zwolnij! Bohater tej historii dorastał w bogobojnej rodzinie, co jednak nie uchroniło go przed niszczącymi wpływami tego świata. Ze względu na drastyczność niektórych scen, dzieci nie powinny jej słuchać bez towarzystwa dorosłych. Pierwsza część prawdziwej historii Rodneya Williamsa już teraz w Wyzwolonym. Moi rodzice ciężko pracowali, żeby utrzymać rodzinę. Mieszkaliśmy w Pascagoula w Mississippi, gdzie urodziłem się w 1964 roku. Kiedy miałem niecałe 4 lata, byłem molestowany przez jednego z przyjaciół rodziców. Przerażony i zawstydzony, nikomu o tym nie powiedziałem. Ze szkółki niedzielnej wiedziałem, że istnieje kochający Bóg i czułem, że On rozumie mój wstyd. Już w wieku 6 lat zbierałem grupkę kolegów z sąsiedztwa i opowiadałem im historie biblijne, tak jak robili to moi nauczyciele w kościele. Popatrz na Rodneya, jak siedzi tam pod tym dębem. A co on tam robi? Opowiada dzieciakom historie biblijne. W tym wieku? Mhm. Zamiast bawić się w Indian? No niesamowite. Jestem z niego dumny. Prawda?
A wiesz, co wymyślił? Na koniec zadaje im pytania i za prawidłową odpowiedź w nagrodę daje im cukierka. Czy to nie słodkie? A skąd ma cukierki? Jeszcze po Halloween. Zachomikował zamiast zjeść. Ale dręczący mnie wstyd związany z wykorzystaniem seksualnym źle wpływał na moje myślenie o Bogu. Kiedy miałem 9 lat, zacząłem zadawać się ze starszymi chłopakami, którzy kłamali, przeklinali i robili inne paskudne rzeczy. Żeby się do nich upodobnić, robiłem to samo. Wiedziałem, że to jest złe i bardzo mi to doskwierało. Przez pewien czas po nocach prosiłem Boga, żeby mi przebaczył i pomógł mi się zmienić. Ale w końcu poddałem się. Nie mam już siły tak ciągle walczyć i strasznie mi wstyd, że wciąż cię zawodzę. Jestem za słaby, żeby być taki, jak ty chcesz i żeby tak postępować. Wybacz mi, ale teraz odchodzę. Wrócę do ciebie, kiedy będę starszy i mocniejszy. Napijesz się, Rod? Pewnie. Uff, moi starzy nie piją ani nie palą, więc raczej nie przychodźcie do mnie z tym towarem. Kiedy wypaliłeś swojego pierwszego jointa? W zeszłym roku, na obozie. Na obozie! No, każde wakacje wjeżdżam na tydzień. W zeszłym roku Billy Joe przyjechał ze swoim starszym bratem. On wziął nas do lasu i wypaliliśmy jointa, ale mnie zakręciło. Byłem bardzo sprawny i miałem sukcesy sportowe. Do drugiej klasy liceum grałem w futbol, póki nie zobaczyłem, jak mojego starszego brata z pozrywanymi więzadłami znoszą z boiska. Potem przeszedł skomplikowaną operację i przez długie miesiące dochodził do siebie. Od tego czasu skupiłem się na karate, bo to zmniejszało moje poczucie zagrożenia. Nadal chodziłem z rodzicami do kościoła, ale tylko ze względów towarzyskich. Często wagarowałem, żeby imprezować z kumplami i jedną klasę musiałem powtarzać. Na miesiąc przed rozdaniem dyplomów urządziliśmy wielką imprezę w domu jednego z kumpli. Odwoziła nas koleżanka, też dobrze wstawiona. Lał deszcz, na krętej drodze były kałuże jak jeziora. Wylądowaliśmy na słupie telefonicznym. Obudziłem się w szpitalu. Masz szczęście, że żyjesz, Rod. Złamane obie nogi. O nie, obie? Prawa kość udowa jest złamana w trzech miejscach, a kostka trzyma się tylko dzięki śrubom i drutom. A co z nimi? Przeżyli? Ledwo. Jeden jest w śpiączce. Kto? Roni. Z początku wyglądało na to, że nie żyje. Uparł się, żeby jechać obok kierowcy. Inaczej mógłbym to być ja. Betty wyrzuciło z samochodu. Ma tylko złamany obojczyk. Ale ciebie i Roniego musieli wycinać z auta. Trwało to prawie godzinę. Mówiłem, że zwolniłam. A ja myślałam, że śpisz. Okłamałeś nas, Rodni. Powiedziałeś, że źle się czujesz. Szkoda mi było imprezy. Mogłeś zginąć. Szeryf powiedział, że słup telefoniczny prawie rozciął samochód na dwie części. Chyba mnie Bóg ochronił. Przyjaciel przez pół roku był w śpiączce i do dziś jego mama musi się nim opiekować. Końcowe egzaminy dzięki pomocy nauczycieli zdawałem w domu, siedząc na wózku inwalidzkim. Już po rozdaniu dyplomów jeden z kumpli zabrał mnie na przejażdżkę. Do bagażnika razem z moim wózkiem wrzucił marihuanę. Popalając, rozmawialiśmy o innym wypadku, w którym zginął jeden z naszych kolegów. Tu, w tym miejscu, Gator uderzył w śmieciarkę, która zepsuta stała na poboczu. Nie widział jej? A mówią, że chyba zasnął. Nie widziałem, jak się to stało. Przyjechałem chwilę po. Normalnie wbił się pod śmieciarkę. Samochód się zapalił, a my nie mogliśmy go wyciągnąć. Żył jeszcze? Tak. Słyszeliśmy, jak krzyczy w środku i nic nie mogliśmy zrobić. To było straszne. Okropnie tak odchodzić. Na to nie ma dobrego sposobu, Rod. Uważaj! Samochód z naprzeciwka zjechał na nasz pas, uderzył w nas i wylądowaliśmy w przydrożnych krzewach azalii.
Znalazłem się na tylnym siedzeniu na szczycie wózka. Spod maski wydobywał się dym. Żyjesz? Chyba tak. No to lepiej wychodź. Samochód zaraz wybuchnie. Nie podchodzić, zaraz wybuchnie! Ale pomóżcie mi! Pomóżcie, nie mogę chodzić! Jacyś ludzie przenieśli mnie w bezpieczne miejsce. Krótko potem przyjechała karetka. 3 miesiące później zdjęli mi gips. Jedna z moich nóg okazała się krótsza od drugiej i chodziłem kulejąc, co bardzo upokarzało moje ego. Dostałem jednak $100,000 z ubezpieczenia za oba wypadki. A ponieważ nie miałem jeszcze 21 lat, moja mama została powierniczką tych pieniędzy. Przestań mnie gnębić o pieniądze, Rod. Dostajesz kieszonkowe i wystarczy. Potrzebny mi samochód, mamo. Bez niego zawalam mnóstwo spraw, bo nie mogę się ruszyć. Przede wszystkim zawalasz własne życie i najpierw musisz je wyprostować. To moje pieniądze! Przepuściłbyś wszystko na narkotyki. Tata i ja nie jesteśmy już tacy naiwni. Nie masz prawa odmawiać mi moich pieniędzy na samochód. Jak będę jeździł na uczelnię, co? W porządku. Pomożemy ci kupić samochód, ale nic więcej nie dostaniesz. Zaraz byś to przepuścił. Mam dość żebrania o własne pieniądze. Gdybyś był odpowiedzialny... Wyprowadzam się! Zamieszkałem u mojego wujka alkoholika i z pomocą wynajętego adwokata postarałem się, aby moim opiekunem prawnym został mój brat. Kieszonkowe wydawałem na narkotyki i środki przeciwbólowe, które zapijałem alkoholem. Razem z wujkiem obstawialiśmy wyścigi psów. Wygrałem w ten sposób $1,200. Hazard szybko stał się moim kolejnym nałogiem. Rozpocząłem studia, ale nie miałem serca do nauki. W dniu 21 urodzin odzyskałem kontrolę nad swoimi pieniędzmi, ale sam byłem pod kontrolą narkotyków. To twoja nowa bryka, Rod? Tak, podoba ci się. Jasne, cudo. Zapłaciłem gotówką. Słyszałem, że w końcu dostałeś swoje pieniądze z ubezpieczenia. A ja słyszałem, że masz niezły towar. Jasne, chodźmy gdzieś to spróbujesz. Ale to nie jest herbatka z grzybków, co? Próbowałem czegoś takiego w zeszłym roku i o mało się nie przekręciłem. Naprawdę? A mówię ci. Kumpel najpierw wpadł w szał, myślałem, że nas wszystkich pozabija, potem zamknął się w pokoju i przez 3 dni nie wychodził. Nie, więcej tego nie tknę. To jest o wiele lepsze, Rod. Wyślę cię na orbitę. Tym nowym narkotykiem okazała się kokaina, od której szybko się uzależniłem. 3 dni po zakupie nowego samochodu rozbiłem go 50 metrów od akademika. Zanim skończyłem studia licencjackie, wydałem prawie całą kasę z ubezpieczenia, więc wróciłem do domu i zacząłem spotykać się z piękną dziewczyną. Pobraliśmy się z wielkiej miłości, ale ja pozostawałem pod władzą nałogu. Byłem spłukany, pracowałem za najniższe wynagrodzenie w firmie montującej klimatyzację. Nie stać mnie było na prochy, a głód narkotyku był we mnie taki, że myślałem, że mnie rozsadzi. Narodziny naszego syna wcale tego nie zmieniły. Najmniejsza sprzeczka powodowała, że wybuchałem, a potem chodziłem wściekły, czasem przez wiele dni. Kto tam? Wydawało mi się, że coś słyszałem. Co ty tu robisz, Rod? Chciałem pogadać. Pogadać czy coś ukraść? Miło witasz swojego syna. Prawdziwy syn nie zakradałby się do domu. Jesteś pijany i kto wie, co jeszcze. No i co z tego? Co się z tobą dzieje, Rod? Dlaczego tak się zachowujesz? Powiem ci, co się dzieje. Jeden z swoich kumpli wykorzystał mnie, jak byłem mały. A ty mnie nie ochroniłeś. Nie zrobiłeś z tym nic. Dlaczego, co? Dlaczego? Rod, dlaczego nam nie powiedziałeś? Nie mieliśmy pojęcia. Moi rodzice byli zdruzgotani tą wiadomością. A ja wciąż nie potrafiłem sobie z tym poradzić, niezależnie od tego, jakich nie brałbym narkotyków. To wszystko zniszczyło mnie i moje małżeństwo. Co powiedziałeś żonie? Że jedziemy polować na szopy. Wątpię, czy jakiegoś trafimy. A niestety nie mam kasy na kokę. Postawimy na wyścigach, może dopisze nam szczęście. Ale najpierw zatrzymajmy się i kupmy jakąś flaszkę. Długa droga, mnie chce się pić. Nikt się raczej nie chwali, ile stracił na hazardzie.
Ja mogę powiedzieć, że tym razem wygraliśmy na wyścigach ponad $300. Od razu pojechaliśmy do dilera po kokę. Nie miał. Niby pojechał się zaopatrzyć, ale to, co nam sprzedał, okazało się metamfetaminą. Ten towar wypala mi nos. A co tam ważne, że daje odlot? Już się prawie kończy. Szopom dzisiaj odpuszczamy i wracamy do domu. Czekaj, wykończymy to, co zostało. Rod, mam wrażenie, jakby serce miało mi wyskoczyć. Super, co? Najlepsza koka, jaką miałem w życiu. Co ty wyprawiasz, Rod? Chyba musiał mnie na chwilę zamroczyć. Jedziemy rowem, stary. Serce mi wypali. Chyba umieram. Zatrzymaj się. Ja poprowadzę, jedziemy do szpitala. Włączył migacze i popędził, przejeżdżając ileś skrzyżowań na czerwonych światłach i cały czas powtarzając mi, żebym się trzymał. Zaparkował przed oddziałem ratunkowym. Rod, jak tam wejdziesz, to mamy na karku policję. Będą problemy w domu, a może i w pracy. To co? Chcesz, żebym tu wykitował? Mamy atak serca. Pomogę ci wysiąść z auta, może świeże powietrze dobrze ci zrobi. Poczekaj. Boli moje serce. Nie mogę chodzić. Tu, oprzyj się o maskę i odpocznij chwilę. Leżałem na masce, aż ból trochę zelżał. A potem kumpel odwiózł mnie do domu, gdzie opowiedziałem żonie jakąś bajeczkę. Po raz drugi o mało co nie przedawkowałem. Poprzednim razem przyjaciele wyrzucili mnie pod drzwiami mojego domu, bo nie mogli mnie docucić. Krótko potem żona rozwiodła się ze mną. Ulżyło mi, bo wiedziałem, że te złe moce, które mnie niszczą, mogłyby również zniszczyć ją i nasze dziecko. Teść znalazł mi dobrą pracę w fabryce chemicznej, więc miałem pieniądze na moje nałogi, LSD i ekstazy. Halo? Rod? Tam. Nie można się do ciebie dodzwonić. Aż trudno uwierzyć, że o tej porze wieczorem jesteś w domu. Spałem, mamo. Staram się pospać godzinkę po pracy, żeby mieć siłę na nocną imprezę. Jak ty żyjesz? Przecież ty siebie zabijasz. Wszyscy kiedyś umrzemy. No jasne, wykupiłam ci już miejsce na cmentarzu. I bardzo dobrze, mamo. Te narkotyki wykończą cię, synu. Nie możesz dać sobie z tym spokój? Byłem zagubionym nieudacznikiem. Próbowałem zabić w sobie tę część, której nienawidziłem. Chłopca nieposłusznego Bogu. Mężczyzny, który nie potrafi normalnie funkcjonować. Któregoś dnia odwiedziła mnie moja była żona razem z synem. Nie widziałem go od miesięcy, a kiedy go zobaczyłem, desperacko uchwyciłem się nadziei. Poszedłem do kościoła. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Czy to wam kogoś przypomina? Może ktoś z was zobaczył w tym siebie? Widzicie, kochani, Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym. Krzyż Jezusa Chrystusa jest symbolem Bożej miłości i łaski, gdyż Bóg posłał swojego jedynego Syna, by umarł zamiast nas. W objawieniu świętego Jana, rozdział 3, wiersz 19, tak jest napisane. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Podszedłem do ołtarza i wyznałem Bogu, że nie wytrwałem w nim, ponieważ nie rozumiałem, że aby stać się dzieckiem Bożym, potrzebna jest wewnętrzna przemiana. Zamieszkałem u rodziców i znalazłem grupę studium biblijnego.
Codziennie czytałem Biblię, chodziłem do kościoła, ale nadal piłem i ćpałem, co nie pozwalało mi zbliżyć się do Boga. Kiedy straciłem pracę, postanowiłem dokończyć studia. A kiedy skończył mi się zasiłek, modliłem się i dostałem etat w pobliskiej bazie lotniczej. Minęło 1,5 roku. Co taka ponura mina? Z czego miałbym się cieszyć? No co ty mówisz? Skończyłeś studia, Bóg pomógł ci znaleźć dobrą pracę. Ale nie zwrócił mi mojej rodziny. Rozmawiałeś z nią? Tak. Nie chcę o tym słyszeć. Nie da mi drugiej szansy. Powiedziała, kiedy ktoś cię rani, jest taka granica, za którą już nie czuje się nic i miłość umiera. Ona chce na nowo ułożyć sobie życie. Przykro mi, rodnej. Starałem się. Naprawdę się starałem. Moja żona wyszła ponownie za mąż i urodziła kolejne dzieci. Ja zaś pogrążałem się coraz bardziej w bagnie hazardu, alkoholu i narkotyków. Z powodu ciągłych awantur regularnie lądowałem w areszcie. Moi przyjaciele umierali z przedawkowania i ginęli w wypadkach. A ja nadal żyłem. Zająłem się nawet handlem narkotykami, rozprowadzając prochy po wielu stanach. Kiedy nie byłem w stanie pójść do pracy, dzwoniłem, podając jakieś absurdalne usprawiedliwienia. Wszystko w porządku, Rod? Mówiłeś, że twój ojciec jest poważnie chory i wszyscy w pracy pytają się o jego zdrowie. Umarł. Strasznie mi przykro. To jedź i zajmij się wszystkim. Wróć, kiedy będziesz mógł. Wiele razy byłem bliski śmierci z powodu alkoholu, narkotyków czy własnej głupoty. Ale kiedy wróciłem do pracy, a tam wręczyli mi kopertę z wyrazami współczucia i pieniędzmi w środku, chciałem się zapaść pod ziemię. Mój ojciec nie umarł. Było mi tak bardzo wstyd, że zapisałem się na terapię. Wytrwałem rok, a potem wpadłem jeszcze głębiej. Zacząłem brać, teraz już świadomie, metamfetaminę. Uzależnieni od metamfetaminy nie są towarzyscy. Zbyt głęboko tkwią w swojej paranoi. Dziewczyny oddają swoje ciała, wszyscy okradają się nawzajem, nikomu nie można ufać. Tracą na wadze i tracą zęby. Rodzice wciągają dzieci, dzieci swoich kolegów. Rządzą demony. Naciśnij spust. No, już. Zastrzel go. Nie strzelaj, Rod, proszę cię, nie strzelaj. Zabij go. Zastrzel. Zasłużył sobie. Nie chcę umierać, Rod, proszę cię, nie strzelaj. Już 15 minut, żeby wrócić tu z pigułkami. Albo już po tobie. Nie mam pojęcia, gdzie są, przysięgam. Zostałeś tu sam. Nikogo poza tobą tu nie było. A ona, może to ona je zabrała. Powiedziała, że zostawię je tutaj, a skoro ich nie ma, znaczy, że je wziąłeś. Gdzie są? Nie wiem, przysięgam. Kłamie, zastrzel go. Dzięki Bogu nie posłuchałem demonów w mojej głowie. Strzeliłem do obrazka na ścianie. Nauczyłem się gotować krank, by zaspokoić moje rosnące potrzeby. Ale taki produkt zawiera więcej trucizny niż cokolwiek innego, więc żyłem na granicy załamania nerwowego. Był rok 2000, kiedy mąż mojej siostry, szeryf, zginął podczas pełnienia obowiązków. Widzieliście ten pogrzeb dzisiaj? Nigdy nie widziałem tylu gliniarzy naraz. Z początku myślałem, że to pościg za mną. Tłumy ludzi. Ty też tam byłeś? Owszem. Słyszałem, że był bohaterem. Był. Ty jesteś naszym prawdziwym bohaterem, bo gotujesz nam takie dobre rzeczy. Zamknij się, muszę się skupić. Mój szwagier był kimś, kim ja nigdy nie byłem. Uczciwym i ciężko pracującym człowiekiem. Kochał swoją rodzinę i ciężko pracował, żeby ją utrzymać. Podczas gdy ja swoją zaniedbywałem. Byłem czarnoksiężnikiem, kucharzem metamfetaminy, zmierzającym wprost do ognia piekielnego.
Jednak gdzieś w środku tliło się we mnie jakieś małe, mdłe światełko. Pojechałem do mamy. Rod, co się dzieje? Okropnie wyglądasz. Mogę wejść, mamo? Oczywiście. Ach, znowu bierzesz, prawda? Zostały z ciebie tylko skóra i kości. Potrzebuję pomocy, mamo. Straciłem dom, pracę, rodzinę. A teraz wydaje mi się, że tracę rozum. Czemu tego nie rzucisz? Bo nie potrafię. Jestem uzależniony. Słyszałam o chrześcijańskim ośrodku, gdzie mógłbyś pojechać. Zrobię wszystko, byleby tylko pomogło. Pojechałem do chrześcijańskiego ośrodka odwykowego. Tam przynajmniej dostawałem jedzenie i mogłem odpocząć. Codziennie chodziłem na studium biblijne, ale w nocnych marzeniach nadal gotowałem amfę. Byłem zbuntowany i uważałem, że wiem więcej od nauczycieli i kaznodziei. Jezus powiedział: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jakie są jego przykazania? Będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego nad te nie masz. Nie potrafisz zrobić tego o własnych siłach, dlatego właśnie Bóg daje nam swojego Ducha Świętego, kiedy rodzimy się na nowo. On kocha innych poprzez nas, a my kochamy innych dzięki Niemu. Dlatego czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Byłem gotowy podyskutować z pastorem, ale że to był piątek, wyszedłem z ośrodka, by wrócić do bagna przeszłości. Ogarnął mnie wielki strach, bo naprawdę chciałem uwolnić się od nałogu, ale nie potrafiłem. Kumpel miał niewielką przyczepę, gdzie gotowaliśmy krank. Gdzie to wszystko się podziało? Miałem tu cały zapas. Charlie ukradł. Pozwoliłeś mu? Jak miałem go powstrzymać? Masz spluwę, czy nie? Mam, ale on też. Uspokój się, Rod! Nie mam zamiaru! Zabiję go! Czekałem z bronią przed jego domem, ale się nie pojawił. Jakoś zdobyliśmy potrzebne składniki i zaczęliśmy przygotowywać płynną wersję naszej trucizny. Dla bezpieczeństwa zamknęliśmy drzwi, co sprawiło, że nie było wentylacji. Zebrały się opary, które się zapaliły. Przyjacielu, w przyszłym tygodniu dowiemy się, jaki był efekt tej eksplozji, która wstrząsnęła światem Rodneya. Ale nie musisz czekać tak długo, by zmierzyć się z własnymi problemami i odmienić swoją niepewną sytuację. Nikt z nas nie wie, ile mu jeszcze czasu pozostało na tej ziemi. Czy jesteś przygotowany, żeby stanąć przed Bogiem? Twoje usilne starania nie wystarczą. W niebie liczy się tylko krew Chrystusa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. W programie numer 3021 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii Rodneya Williamsa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462.
Witam Państwa ponownie. Uzależnienie od metamfetaminy jest dość częste, ponieważ narkotyk ten łatwo wyprodukować, więc jest też łatwo dostępny i bardzo niebezpieczny. Śmiertelnie niebezpieczne są nawet jego opary. Do tego stopnia, że kiedy policjanci nakryją miejsce, w którym jest produkowany, wchodzą tam w specjalnych kombinezonach. Bohater naszej dzisiejszej historii o mało nie zginął w płomieniach, kiedy doszło do eksplozji podczas produkcji metamfetaminy i wybuch pożar, który nadal płonie, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Statystyki podają wzrastającą liczbę bezdomnych. Jednak liczby nie oddają tego, co dzieje się we wnętrzu każdego z nich, jak bardzo są nie tylko głodni i zziębnięci, ale też zagubieni i przerażeni. Ci, którzy trafiają do Pacific Garden Mission, codziennie około 800 mężczyzn, kobiet i dzieci, odkrywają, że ten strach może być mniej obezwładniający, a nawet można się go pozbyć. Pożywne posiłki uśmierzają głód, czyste ubrania usuwają wstyd, a bezpieczny sen w czystym łóżku daje siły, by skupić się na zmianie. A nad tym, by mogło do niej dojść, pracują duszpasterze i doradcy duchowi, którzy poprzez rozmowy, modlitwę i studium biblijne starają się wypełnić pustkę w sercach naszych gości. Życie tych, którzy przyjmują prawdę o Bożej miłości i przebaczeniu, zmienia się raz na zawsze. Odzyskują wiarę w siebie i znajdują nadzieję na przyszłość, wracają do społeczeństwa i są nawet w stanie pomagać innym. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3022 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Trzymaj się, rodny. To straszne poparzenie, ale dadzą sobie z tym radę. Już prawie jesteśmy na miejscu. Boże, tak bardzo ci przepraszam, że odszedłem od ciebie. Mogę stracić oko, ucho i co tam jeszcze. Ale tym, co mi pozostanie przez resztę życia, chcę ci służyć. Boże, błagam, wybacz mi. Proszę. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że nasz bohater w wieku 9 lat odszedł od Boga i zobaczyliśmy, jakie były tego konsekwencje. Dzisiaj usłyszymy o zbawiennym zwrocie w jego życiu. Druga część prawdziwej historii Rodneya Williamsa już teraz w Wyzwolonym. Sąsiad zawiózł mnie do szpitala, gdzie trafiłem na oddział ratunkowy. Miałem poparzoną szyję i część ramienia. Jedynym zdrowym okiem zauważyłem, jak wstrząśnięci byli na mój widok pracownicy szpitala. Ból był nie do zniesienia. Dali mi zastrzyk z morfiny i odesłali karetką do centrum oparzeń w Mobile, gdzie zajęli się mną lekarze. Twarz miałem czarną i opuchniętą. Moje palce wyglądały jak zwęglone kiełbaski. Od jednego z nich lekarz nożyczkami odciął zwisającą skórę. Jestem jego siostrą, doktorze. Mogę przy nim zostać? Oczywiście. Odcinamy spalone części, żeby mogła odpłynąć limfa, która powoduje obrzęki. Rodni, tak mi przykro. Ale wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Strasznie mnie boli. Martwimy się o jego prawe oko i ucho. Tam ma poparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Będziemy musieli przeszczepić mu skórę z uda na uszkodzone części szyi i ramion. Wszyscy modlą się za ciebie, Rod. Wierzymy, że Bóg ci pomoże.
Za sprawą narkotyków diabeł odizolował mnie od mojej rodziny. Ale w czasie, gdy byłem w potrzebie, Bóg zebrał ją wokół mnie. Codziennie przez tydzień chodziłem na zmianę opatrunku, znosząc ból z modlitwą i świadomością, że zasłużyłem na coś znacznie gorszego. Tydzień później czekałem w sali przedoperacyjnej na przeszczep skóry. Mały chłopczyk sparaliżowany po wypadku samochodowym leżał obok mnie i słuchał, kiedy moja mama i szwagierka się za mnie modliły. Kiedy wyszły, poprosił, żebym pomodlił się za niego do mojego Boga. On może być także twoim Bogiem, więc się nie bój. On cię kocha i będzie z tobą bez względu na to, co się zdarzy. Pomódlmy się razem, dobrze? Dobrze. Drogi Boże, chroń proszę tego chłopca, którego kochasz. Tak. Pomóż lekarzom, by mógł odzyskać zdrowie. Upewnij go, że nigdy go nie opuścisz, bo bardzo ci na nim zależy. Kiedy byłem w jego wieku, odszedłem od Boga, bo nie potrafiłem być wystarczająco dobry. Kiedy miałem już dość ciągłego proszenia o przebaczenie, powiedziałem mu: Boże, nie mogę tak ciągle cię zawodzić. Nie mam dość siły, żeby żyć tak, jak ty chcesz. Wrócę, kiedy będę starszy i silniejszy. I teraz wróciłem. Nie dlatego, że byłem silniejszy, ale dlatego, że uświadomiłem sobie, jak bardzo jestem słaby i że nikt inny poza Bogiem nie jest w stanie mi pomóc. Cześć, Rodni. Cześć, siostra. Dziękuję, że przyszłaś. A tym razem swoją przyjaciółkę zostawiłaś w domu. Uznałam, że tak będzie lepiej. Poprzednio się nie spisała. No, żeby zemdleć na widok moich ran. No. Wcale się nie dziwię, że nie chcą tutaj odwiedzin. Ciągle cię boli. Wiesz, ten ból fizyczny łatwiej znieść niż psychiczny. Dręczy cię to, co się stało? Wstyd mi, jak bardzo byłem głupi. Nie przyszłam tu sama. Jest ze mną ktoś, kto też chciałby z tobą porozmawiać. Pastor Bill. A ten z ośrodka odwykowego, z którego uciekłem. Kolejna głupia decyzja. Dobrze, dobrze, możemy pogadać. Wygląda na to, że odrobiłeś te lekcje. To wrócę za chwilę. Nie, dzięki, że przyszedłeś. Dzięki za modlitwy. Cześć, Rodny. Dowiedziałem się o twoim wypadku. No, jak się czujesz? W życiu nic mnie tak nie bolało, ale Bóg był ze mną. On też ubolewa, że jesteś w takim stanie. A powierzyłem życie Jezusowi. Żałowałem za grzechy i wiem, że teraz Duch Boży żyje we mnie. Więc mogę mu być posłuszny. Mam nadzieję, że tak jest. Ale kiedyś też wyglądało na to, że jesteś pewny swojej wiary. Ale nie tak. Teraz mam Jezusa, a On mnie. Kiedy wyjdziesz ze szpitala, to przyjdź do naszego ośrodka. Może tym razem dałbyś radę dokończyć terapię. Nie, nie jest mi to już potrzebne. Nie będę brał narkotyków. Rodny, Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu w ciągu 3 dni. Ale oni potrzebowali 40 lat na pustyni, żeby Egipt wyszedł z nich. Przed pożarem wiedziałem o Bogu, a teraz znam Go osobiście. Kiedy wyszedłem ze szpitala, wprowadziłem się do mamy. Opiekowała się mną, ale mi nie ufała i miała ku temu powody. W przeszłości wiele razy obiecywałem i łamałem swoje obietnice. Gdzieś złapałem odpornego na leczenie gronkowca i ponownie znalazłem się w szpitalu na ponad 2 tygodnie. W tym czasie modliłem się, żeby Bóg stał za każdą moją decyzją, a On skierował mnie z powrotem do chrześcijańskiego ośrodka odwykowego. Tym razem chciałem tam zostać do końca. Kto z was brał udział już w takiej terapii? No, tak. A, no tak jak myślałem. Większość. Mówią wam, że jesteście uzależnieni i macie to sobie powtarzać do końca życia. Macie mówić: jestem alkoholikiem albo jestem narkomanem. Ale Biblia twierdzi coś innego,
W drugim liście do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17 czytamy: Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. No nie znaczy to, że nigdy już więcej nie będziecie kuszeni, że nie będziecie podatni na różne grzechy, których nigdy nie wyznaliście podczas tych spotkań. Diabeł ciągle będzie was kusił. Biblia mówi, kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus powiedział, złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja zaś przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Jezus przyszedł, żeby przynieść wam wolność. A jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jedyną rzeczą, którą musicie powtarzać, jest to: Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i wstał z martwych, by dać mi nowe życie. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Zobowiązałem się, że przejdę cały 13-tygodniowy kurs, ale traciłem po kolei swoich współlokatorów przysłanych na terapię przez sąd, którym ciężko było wytrzymać z kimś, kto chciał żyć dla Jezusa. Jedynym wyjątkiem był gość, który z wielką łatwością znajdował wersety w Biblii. Bracie Barry, jak to robisz, że tak szybko znajdujesz wersety? Byłem kiedyś pastorem w pewnym dużym kościele. I uzależniłeś się od narkotyków? Nie. Uległem pożądliwości ciała. Nierozważnie modliłem się z kobietami sam na sam w ich domach. O! Właśnie. Biblia nas ostrzega. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Też chciałbym znać Biblię tak jak ty. Boże Słowo jest jak ziarno, Rudni. Niezniszczalne ziarno. Uwielbiam uczyć się słowa na pamięć. Podoba mi się, kiedy Bóg pokazuje mi jego głębsze znaczenie. Kiedy dasz się prowadzić Duchowi Bożemu, jego słowo będzie wypływało z twoich ust przed każdym, kto będzie słuchał. Chciałbym napisać książkę o moich porażkach i o tym, jak Bóg mnie z tego wyratował. On był przy mnie przez cały ten czas. On powiedział, nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Niekiedy przez kilka godzin studiowaliśmy razem Biblię. Kończąc terapię w ośrodku, byłem mocny w słowie i duchu. Ukończyłeś kurs, Rodney. A teraz nadejdzie prawdziwy test. Tak, brat Barry powiedział mi to samo. Ważne, by twoje własne ja obumierało. I unikaj pożądliwości ciała, w tym pragnienia, by znowu wziąć prochy. Amen. Słowo Boże jest mieczem ducha. Używaj go często i koniecznie zacznij chodzić do kościoła. Chciałbym chodzić do twojego kościoła, pastorze Bill. I będę na każdym nabożeństwie. Zauważyłem, że ci, którzy wciąż tu wracają, nie chodzą do żadnego kościoła i dlatego pozostają w świecie. To prawda. No, a gdzie będziesz mieszkał? U ojca. I to jest też działanie Boga, pastorze. Czuj się jak u siebie w domu, Rudny. To wszystkie twoje rzeczy? No, nie jest tego wiele. To, co mam naprawdę, to Jezus, tato. I tym razem nie mam zamiaru od niego odejść. Cieszę się. Mam nadzieję, że ci się uda. On jest wierny, nawet gdy my nie jesteśmy. Muszę powiedzieć, że po tej terapii wyglądasz o niebo lepiej. To dzięki Bogu, tato. Dzisiaj przeprosiłem mojego syna. Przez te 15 lat byłem takim beznadziejnym ojcem. Jak to przyjął? Dobrze. Tak myślę. Przez te wszystkie lata spotykaliśmy się na jakichś uroczystościach rodzinnych, a potem szybko od niego uciekałem, żeby się naćpać. Tyle straconych lat. Nie zmienisz przeszłości. No tak mu powiedziałem. I on mi wybaczył.
Rodny, muszę to powiedzieć. Nie chcę w tym domu żadnych narkotyków. Nie ma mowy, tato. Mam to już za sobą. Czas pokaże. Jest jeszcze wiele osób, które muszę przeprosić. Zrobiłem sobie listę. Mam prawie 50 nazwisk. Ludzie, których skrzywdziłem albo którzy mnie skrzywdzili i za których się modlę. Już ci powiedziałem. Przeszłości nie zmienisz. Wiem, ale Bóg może zmienić przyszłość. A ja chciałbym powiedzieć im o Jezusie. Bóg pozwolił mi przedstawić moje świadectwo wielu dawnym kolegom ćpunom. Niektórzy z nich reagowali bardzo nieprzyjemnie, inni słuchali. Niektórzy już nie żyją, umarli z przedawkowania, inni siedzą w więzieniach. Ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, zobaczyli we mnie zmianę. Swoją historię opowiedziałem również w kościele. Wybrałem drogę ciemności. Narkotyki, alkohol, hazard. I miałem wielu kolegów. Jezus powiedział: szeroka jest brama i przestronna jest droga, która prowadzi na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Upadłem tak nisko, że pewnego dnia przystawiłem kumplowi do głowy broń i groziłem, że go zastrzelę, bo byłem przekonany, że ukradł mi prochy. Narkotyki sprawiły, że zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy. Powiem wam, szatan chce was zniszczyć, ale Jezus przyszedł, żeby was uratować. Gdyż nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale by świat był przez Niego zbawiony. Matka tego kolegi, którego o mało nie zastrzeliłem, była tego dnia w kościele i poprosiła mnie, żebym z nim porozmawiał. Zrobiłem to i on zgłosił się na terapię w ośrodku chrześcijańskim. Wieść o mnie rozeszła się po okolicy i byłem zapraszany do łóżka umierających przyjaciół, którzy potrzebowali modlitwy. Modliłem się również z ich rodzinami. Niektórzy z nich wyzdrowieli, inni nie. Ale wszyscy usłyszeli Ewangelię. Od czasu do czasu zabierałem autostopowiczów i im też mówiłem o Jezusie. Pewnego dnia podwoziłem gościa, który cały swój dobytek miał przy sobie w wiaderku. Miał na imię Ryan. Jadę na Florydę. Szukać pracy. Poproś Boga o pomoc, on ci pomoże. Zrobiłem to. Bóg ma dla ciebie plan, Ryan. Plan na twoje życie. Zaufaj mu. Kiedy tak stałem przy drodze, prosiłem Boga, żeby mi pokazał, co chce, żebym zrobił. A on nakłonił mnie, żebym się zatrzymał i cię zgarnął. I w ten sposób odpowiedział na twoje modlitwy. Jesteś głodny? Tak. No, kupimy coś do jedzenia na najbliższej stacji. Kupiłem mu jedzenie i dałem Biblię i wszystkie drobne, jakie miałem przy sobie. Potem pomyślałem o chrześcijańskim ośrodku, w którym moje życie zostało przemienione. Zabrałem go tam. I co? Został? Tak, pastor Bill zgodził się go przyjąć. O, to świetnie. Podczas jazdy z jego wiaderka, postawiłem je na tylnym siedzeniu, zaczęły wypadać różne papiery. Zjechałem na pobocze, żeby je pozbierać. A co to za papiery? Liczby, wykresy na papierze milimetrowym. Myślę, że on chyba jest matematykiem albo kimś takim. Ale sprawiał wrażenie, jakby był małym chłopcem. Podobnym do tego autystycznego gościa z filmu Rain Man. Zupełnie inny niż ten, którego też kiedyś zabrałeś, a który chciał tylko pieniędzy na narkotyki, co? No, Ryan jest bardzo łagodny. On nic nie ma, tato. Dosłownie nic. Kupię mu nowe buty, jakieś ubrania. Dzięki. Wiesz, tato, minął rok od mojego wypadku, a ja od tamtej pory cały czas zastanawiałem się, co powinienem dalej ze sobą zrobić. I czuję, że Bóg prowadzi mnie do służby kaznodziejskiej. Wcale mnie to nie dziwi.
Modliłem się w tej sprawie i myślę, że Bóg chce, żebym studiował seminarium w Mobile. Czyli wyjeżdżasz. No cóż, pamiętaj, że tu zawsze masz dom. Jak skończysz, czy gdyby ci się zmieniło, zawsze tu możesz zamieszkać. Bez pieniędzy, ale z wiarą zapisałem się na zajęcia. Mama dała mi trochę pieniędzy na początek, a w kwestii czesnego zaufałem Bogu. Tydzień później otrzymałem stypendium od władz federalnych i mogłem rozpocząć naukę. Tak jest nasz Bóg. Kiedy Mu zaufamy, On zaspokaja nasze potrzeby. W listopadzie tamtego roku mój kościół zatrudnił mnie, żebym głosił Ewangelię. Dawałem więc świadectwo w kościołach w Alabamie i Mississippi, jak również w wielu chrześcijańskich ośrodkach odwykowych. Minęły 2 lata od czasu, kiedy moje serce zapłonęło dla Boga. Napisałem książkę o moich przeżyciach i rozdawałem ją wszystkim, którzy chcieli przyjąć. Pewnego dnia zadzwonił do mnie jakiś obcy człowiek. Halo? Cześć. Czy to ty napisałeś tę książkę o metamfetaminie? Tak. Potrzebuję pomocy. Wpadłem głęboko, aż nie głęboko. Ja też tam byłem. Odpowiedzią jest Jezus. No nie, tylko mi nie wciskaj tych religijnych bzdur, stary. Mówię ci prawdę. Jezus uratował mi życie. Nic nie kumasz, stary. Jestem winien ludziom pieniądze, oni mnie wykończą, jeśli sam tego wcześniej nie zrobię. No właśnie. Szatan chce, żebyś umarł i spędził wieczność w piekle. Ale Jezus umarł, żeby dać ci nowe życie. Zaufaj Mu. Musisz zrobić ten krok i uwierzyć. Nie ma innego sposobu. Całe życie walczyłem. Nie wiem, czy potrafiłbym przestać. Życie z Jezusem nie jest dla słabeuszy. Każdy dzień to walka. Ale nie toczysz jej sam. Za ciebie walczy Bóg. I On da ci zwycięstwo, kiedy poddasz Mu swoje życie. Wiesz, jestem taki zdesperowany, że mógłbym spróbować. Nawet tego. Byłem już wtedy na ostatnim roku studiów. Opowiedziałem moją historię w radiu i moja praca wśród uzależnionych została dobrze przyjęta przez media. Któregoś dnia przyszła do mnie po poradę pewna młoda kobieta. Sąd mnie do pana przysłał. Na rozmowę o narkotykach? Tak. Zostałam aresztowana. To było straszne. Wiem, też to przeżyłem. Naprawdę? Tak. Przez ponad 20 lat byłem uzależniony od narkotyków. Jakich? Wszystkich, jakie możesz sobie wyobrazić. Próbowałem wszystkiego i wiele razy byłem blisko śmierci. Mam 2 małe córeczki. I nie chciałabym, żeby one też miały takie życie. Ile mają lat? 2 i 3. O, malutkie. Zabierz je do kościoła, w którym usłyszą prawdę. Próbowałam, ale potem przychodzi jakiś dołek. Czuję się nic nie warta i sięgam po prochy. Burze atakują nas wszystkich tu na ziemi. Życie nie jest łatwe. Ja też czasami mam tak, że czuję się wspaniale, a potem nagle wpadam do dołka. Naprawdę? No pewnie. Nie możesz ufać swoim uczuciom. Musisz zaufać obietnicom Słowa Bożego. Biblia mówi: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. W następną niedzielę przyszła na moje zajęcia z singlami i od tego czasu całym swoim sercem zaczęła szukać Boga. Przez 5 lat modliłem się o wierzącą żonę i kiedy Bóg zmienił życie Jennifer, zaczęliśmy się spotykać i służyliśmy razem. Znałeś tych chłopaków, Rod? Jednego. Miał dopiero 20 lat. Jego mama jest moją przyjaciółką. Gotowanie metamfetaminy jest bardzo niebezpieczne. Też mogłem tak skończyć. Podobna sytuacja, wybuch, ucieczka i wołanie o pomoc. Z tą różnicą, że oni zginęli. Bóg uratował cię w pewnym celu.
Tak. Żeby przeze mnie mówić do innych. No i tak się dzieje. Chciałbym tylko, żeby więcej ich chciało tego słuchać. To niesamowite, że jego mama poprosiła cię, żebyś przemawiał na jego pogrzebie. Tak, mam zamiar mówić bez ogródek. Młodzi ludzie nie powinni umierać w ten sposób. W najlepszym okresie swojego życia. No właśnie, tak płacimy za własne błędy. A no właśnie, Jenny. Musimy postępować tak, żeby podobać się Bogu. Wiesz, że mi na tobie zależy? Mnie na tobie też, Rod. I zgadzam się. Oboje prowadziliśmy bardzo bezbożne życie, ale to się zmieniło. Chciałabym podobać się Bogu we wszystkim, co robię. W maju 2006 roku kończyłem college. W lipcu zostałem poproszony o poprowadzenie małego kościoła w Moss Point w Mississippi. Z początku nie bardzo mi się to podobało, ale Bóg pokazał mi, że to jest miejsce, w którym On chce mnie mieć. Kiedy tam przyjechałem, wierni spotykali się w przyczepie mieszkalnej, bo niewielki kościółek został zmieciony z ziemi przez huragan Katrina. Dopiero później, z pomocą wolontariuszy z Wisconsin, udało się go odbudować. W grudniu oświadczyłem się Jennifer, wręczając jej 12 róż. W marcu 2007 roku w naszym nowym kościele zbierało się już na nabożeństwa około setki osób. Byłem zapraszany do radia, także do wielu szkół w okolicy. W jednej z nich przyszło do mnie około 30 uczniów z bardzo osobistymi problemami. Byłem na haju Bożych zwycięstw. Halo? Bracie Bill, tu Rodney. Oho, cześć Rodney. No, jak tam twój nowy kościół? Świetnie, szybko się rozwija. Po każdym nabożeństwie nawracają się nowi ludzie. Kiedyś zgarnąłem autostopowicza i zawiozłem go do ośrodka odwykowego, bo był narkomanem. Dzisiaj miałem tam kazanie, po którym trzech mężczyzn wyszło do przodu. Jednym z nich był właśnie ten facet. To wspaniale, jak Bóg cię używa, Rodny. Ale pozostań pokorny. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Dobra rada. To Bóg zbierał żniwo poprzez moje świadectwo. W czerwcu brat Bill dał nam ślub w naszym nowym kościele. Jennifer pracuje w ośrodku wsparcia dla samotnych kobiet w ciąży. W szkołach i w grupach młodzieżowych zachęca młodych ludzi do abstynencji. Często usługujemy razem, mówiąc o Bożej łasce i miłości. W jakimkolwiek nie tkwiłbyś grzechu, tylko Jezus jest rozwiązaniem i tylko On może cię od niego uwolnić. W programie numer 3022 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii Rodneya Williamsa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 6605. Telefon 312 922 1462.